Oblicz tangens 585 stopni. Najpierw zastanawiamy się, ile y, 360 mieści się w liczbie 585. Oczywiście jest jedna taka 360, czyli możemy te 585 stopni zapisać jako 360 stopni. I zastanówmy się, ile jeszcze tu musimy dodać, aby łącznie wyszło nam 585. Oczywiście jest to 225 stopni. Wiemy już, że każdą 360 możemy pominąć pod warunkiem, że w nawiasie jest znak plus. Upraszczamy więc i dostajemy, że jest to tangens 225 stopni. Teraz zastanawiamy się, w której ćwiartce układów współrzędnych leży kąt 225 stopni. Narysujmy więc układ. I przesuwamy się. Tutaj mamy 0 stopni. Przesuwamy się dalej. Mamy tutaj 90 stopni. Dalej mamy 180 stopni. I widzimy, że kolejne 90 stopni przesunie nas do 270 stopni. Czyli już jest to za daleko. Czyli gdzieś jesteśmy. Tutaj mamy 225 stopni. Promień wodzący kąta 225 stopni znajduje się w trzeciej ćwiartce układu współrzędnych, czyli znajduje się między osią 180 stopni i 270 stopni. Możemy więc kąt 225 stopni zapisać albo jako 180 plus coś, albo jako 270 minus coś. Ja sugeruję, aby zawsze brać z osi poziomej, z tego względu, że nie trzeba będzie zamienić na kofunkcję. Dostajemy więc... Tangens 180. Ile należy dodać do 180, aby dostać 225 stopni? Oczywiście 45 stopni. Teraz, aby pominąć 180 stopni, musimy ustalić, jaki jest znak tangensa w tej trzeciej ćwiartce. Przypomnijmy sobie wierszyk. W pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje są dodatnie, w drugiej tylko sinus, w trzeciej tangens i kotangens, a w czwartej kosinus. Czyli w trzeciej ćwiartce tangens i kotangens są dodatnie, czyli zostawiamy tangens ze znakiem plus i możemy spokojnie pominąć 180 stopni. Czyli dostajemy tangens 45 stopni. Nie ma dla nas znaczenia, czy w nawiasie był znak plus, czy znak minus. Teraz z tablic odczytujemy. Wartość tangensa dla 45 stopni. I jest to jeden.